Moja macica, moja też, ale bardziej mojsza niż twojsza. Nie, 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 ona jest w ogóle nasza wspólna. A w ogóle coś tam, nie? To na wszystko na poziomie haseł. Wszystko na poziomie haseł. Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu koła, znaczy pierwszym w tym semestrze spotkaniu koła. Temat, o co właściwie chodzi w sporach bioetycznych, poprowadzi właśnie Michał. Znaczy, ludzkość od zawsze właściwie toczy spory bioetyczne, bo duża część sporów, no to są spory stare jak świat, tak? No nie wiem, pytania o aborcję, eutanazję, dopuszczalność, niedopuszczalność i tak dalej, no stare jak świat. Część sporów bioetycznych oczywiście została umożliwiona dopiero odkryciami naukowo-technicznymi. Tak? No, mała szansa, że Egipcjanie sobie tam o in vitro myśleli, czy o tego typu rzeczach. No właśnie. No i teraz... No, tak, tylko to jest kwestia technik pewnie też, nie? Bo to jest druga rzecz, że dyskusja nad pewnym problemem, a dyskusja nad... Nad możliwością techniczną. Nie? Zauważcie, że na przykład in vitro to jest tylko jedna z metod zapłodnienia pozaustrojowego. Tu problemem jest w ogóle zapłodnienie pozaustrojowe, a nie tylko sama konkretna metoda, bo macie różnego rodzaju metody. Nie? Alternatywą jest chociażby in vivo. In vitro macie sytuację, gdzie do zapłodnienia dochodzi w warunkach laboratoryjnych i wszczepiamy, tak? A in vivo mamy, gdzie zapładniamy w kobiecie od razu. Nie? Więc to też jest dosyć istotna kwestia. No i teraz wydaje mi się, że bardzo istotne byłoby zajrzenie jednak za kurtynę tych sporów i zapytanie się, no, z czego one właściwie wyrastają i o co my się tak naprawdę spieramy. I o co my się tak naprawdę spieramy? Bo zauważcie, że medialnie, czy generalnie społecznie w takich szybkich dyskusjach, no to ta problematyka jest poruszana na zasadzie, co sądzisz o aborcji? No ale to moment, żeby powiedzieć, co ja sądzę o aborcji, to fajnie by było w ogóle najpierw ustalić, czym dla mnie aborcja jest, czym jest dla mnie ciąża, kto to jest człowiek, jaka jest wartość tego człowieka, a w ogóle jakie jest jego miejsce w kosmosie i w sensie istnienia, bleble, i to przecież to stamtąd wynika. A nie na zasadzie tam, dobra, to jest tam mało ważne, co sądzisz o aborcji. Aborcja nie, to nie jest tak, że od początku świata jest problem aborcji, w sensie, że na początku była aborcja, nie? Raczej nie, tylko to jest, problem jest zawsze w jakimś kontekście. Natomiast w dyskusjach społecznych bardzo często nie ma na to czasu, no nie oszukujmy się, tak? Tylko pada pytanie po prostu takie gdzieś wyrwane z kontekstu, odpowiedź też pada wyrwana z kontekstu, potem do tego się multiplikują te konteksty, bo ten dowala tamtemu za ten kontekst, tamten za siamten, za owantem, no dziękuję, nie? Jest miszmasz. Potem jakby zapytać tych ludzi, ale słuchajcie, o co wy właściwie dyskutujecie? O czym, czy o czym dyskutujecie, czy o co się kłócicie? Na samym początku, ja myślę, że to jest też pewien wzorzec, nie wiem czego, rzetelności chyba autorskiej, no właśnie Barbary Chyrowicz, gdzie ona pisze, że no ciężko chyba znaleźć inną dziedzinę ludzkiej refleksji, inną niż etyka, w której człowiek jak coś próbuje powiedzieć na forum publikum, to od razu się wystawia na strzał. Nie oszukujmy się, nie ma takiej teorii etycznej, z którą się wszyscy zgodzą, i nie ma takiej, której nie można zaatakować. Jak się ktoś zaczyna zajmować etyką, jest olbrzymia szansa, że za chwilę od kogoś w łeb dostanie. Łącznie z tym, że jest duża szansa, że dostanie od wszystkich. Niestety. Mało tego, zauważcie, że są takie dziedziny jednak ludzkiej refleksji, gdzie częściowo jako profesjonaliści jesteście odporni na ataki jakby tłumu. No bo jeśli głosicie, nie wiem, wystąpienie na temat fizyki kwantowej, to duża część ludzi po prostu nie ma bladego pojęcia, o czym gadasz, więc nie bardzo będzie z tobą w stanie dyskutować. Natomiast nie oszukujmy się, ekspertami od moralności to my się wszyscy czujemy. Można nie znać teorii etycznych, ale można zawsze wstać i powiedzieć, nie, ja się z tym nie zgadzam, to jest niedobre,
to jest złe, to jest niesłuszne i tak dalej, i tak dalej. Tu autorytet jakby naukowy odgrywa troszkę inną rolę. Mało tego, to jest olbrzymia słabość także refleksji etycznej, do czego Chyrowiczowa zresztą bardzo szybko się przyznaje, że tu nie ma dowodów. Tu nie ma dowodów. Tu można przytaczać argumenty, można próbować się spierać, natomiast ostatecznie i tak to się w pewnym momencie gdzieś sprowadza do jakiejś formy preferencji. Ja nie mówię, że w nauce tak nie jest zupełnie, tak? Natomiast tu to jest wręcz jaskrawe. Tutaj jest wręcz jaskrawe. Tu od razu mi się przypomina taki przykład, który podawał chyba Bucheński. No spróbujcie uzasadnić, czy spróbujcie udowodnić, że należy kochać bliźniego. No życzę powodzenia. To jest obciążone taką ilością założeń, że już na pierwszym się podejrzewam tak wywalicie, że w ogóle nie bardzo wiadomo, czy przejdziecie do następnego. Dowodzić chyba tego, że w sporach bioetycznych to my się spieramy i różnimy, no nie trzeba. Obawiam się, że to wystarczy po prostu zauważyć. Ludzkość od kiedy chyba u pierwszego człowieka, czy u pierwszych ludzi pojawił się element jakiejś refleksyjności, to nam się po prostu spory dotyczące życia, śmierci i wszelkich problemów bioetycznych no pojawiały po prostu. I teraz od razu uprzedzam. Celem mojego wystąpienia nie jest dyskusja z konkretnymi, czy nie jest próba ani obrony pewnych stanowisk, chociaż oczywiście ja swoje poglądy mam i pewnie one wybrzmią tutaj jakoś siłą rzeczy, choćby poprzez dobór literatury, czy dobór autorów, czy dobór koncepcji, które będę przytaczał. Natomiast moim celem nie jest analiza jakichś poszczególnych problemów bioetycznych, tylko próba spojrzenia na problematykę bioetyczną troszkę z lotu ptaka i troszkę właśnie zajrzenia za kurtynę i zobaczenia z jakich fundamentalnych założeń, przesłanek wynikają takie, a nie inne próby rozwiązań. To znaczy, o co my się de facto tak naprawdę spieramy? No i co my z tym sporem zrobić możemy? I czy w ogóle cokolwiek z tym sporem zrobić możemy? Ja przedstawię kilka takich właśnie, moim zdaniem, bardzo kluczowych problemów, które gdzieś tam oddolnie pulsują w problematyce bioetycznej. Spróbuję króciutko może pokazać, na czym one miało, na czym jakby polega ważność akurat wyodrębnienia takiego, a nie innego problemu. Oczywiście możemy dyskutować, czy to są wszystkie te ważne kwestie, które wyodrębniłem. Mało tego, możemy dyskutować, w jakiej one są do siebie nawzajem stosunku. Tak? Czy jeden drugi z drugiego wynika, czy jeden jest fundamentem drugiego, czy konsekwencją i tak dalej, i tak dalej. Potem postaram się na koniec wrzucić kilka uwag, ale takich nie podsumowujących, tylko raczej no, coś na kształt zachęty do dalszej refleksji i potem mam nadzieję, że sobie już nad tym podyskutujemy. Pierwszy, moim zdaniem, fundamentalny problem, zresztą Barbara Chyrowicz na tym praktycznie całą swoją refleksję buduje, to jest wizja człowieka. Tu wrzuciłem, moim zdaniem, bardzo trafną intuicję Karola Wojtyły, który twierdzi, że współczesne czasy to jest właściwie jeden wielki spór o antropologię. Kim tak naprawdę jest człowiek? I co właściwie wynika z tego, że przyjmiemy taką, a siaką definicję człowieka, czy takie, a siakie rozumienie człowieka. Tak? No i oczywiście klasyka gatunku, filozoficzne problemy, czyli kto to, co to jest człowiek, od kiedy i do kiedy. Proszę zauważyć, że problemy bioetyczne, czy niektóre rozwiązania problemów bioetycznych sugerują, że człowieczeństwo można utracić. Że to nie jest taki pakiet, który my posiadamy raz na zawsze i możemy z nim robić dowolne rzeczy. Są takie stanowiska, które twierdzą, że chociażby człowieczeństwo zależy od uznania społecznego albo zależy od tego, co my robimy, to znaczy od naszych czynów,
i że być może pewne sytuacje właśnie uznania bądź braku uznania społecznego, czy pewne sytuacje moralne bądź niemoralne mogą doprowadzić do tego, że my się wyzbywamy człowieczeństwa, albo że ono nam zostanie odebrane. To skoro zostało dane, na przykład przez społeczeństwo, to znaczy społeczeństwo nas uznaje od pewnego momentu, czy od jakiegoś tam wyodrębnionego, powiedzmy, przedziału czasowego, rozwojowego i tak dalej, uznaje nas za człowieka, no to być może ten dekret jest w stanie cofnąć. Kategoria godności człowieka, to oczywiście tu cała puszka Pandory związana z prawami człowieka. No i właśnie, jaka godność, skąd ta godność, utracalna, nieutracalna i tak dalej, i tak dalej. Spór o kryteria człowieczeństwa, a przede wszystkim w ogóle o to, czy człowieczeństwo podlega kryteriom, czy w ogóle można myśleć o człowieku w kategoriach, no właśnie, kryteriów. Czy też człowiekiem się po prostu jest i koniec, i to jest coś, co uznajemy, i tu nie bardzo jest z czym, nie bardzo jest z czym dyskutować. Nie? Proszę pamiętać, że my od tego nie uciekniemy. Znaczy, my za tymi pytaniami cały czas mamy doświadczenia XX wieku. Cały czas to gdzieś tam nam rezonuje. Tu, tak jak powiedziałem, prawa człowieka i ich rozumienie. Kwestia wartości człowieka, a wartości w człowieku. Można dyskutować, czy takie rozróżnienie w ogóle jest słuszne. Ale obawiam się, że da radę jednak pokazać, że pewne cechy, które ja posiadam, czy którymi emanuję gdzieś na zewnątrz, to nie do końca jestem ja. No bo co, jak, nie wiem, czy poprzez... Oczywiście stary problem tożsamości filozoficznej tutaj się kłania, nie? Czy jak ja podlegam zmianom, czy pewne, to dalej jestem ja, czy nie jestem ja, czy pewne części mnie wpływają jakoś na obraz całości, czy całość to jest coś więcej niż części i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście klasyka gatunku i bioetyka też się tym zajmuje. Ja będę głównie się, aczkolwiek, no nie, ze dwa słowa o tym powiem. Chyrowiczowa jakby się skupia głównie na bioetyce dotyczącej człowieka, natomiast wiem, że bioetyka to jest no, znacznie szersza dziedzina. To są wszystkie problemy etyczne związane z szeroko rozumianym życiem, a obawiam się, że człowiek monopolu na życie nie ma. Tu oczywiście jest cała sfera związana z przyrodą, z ekologią i tak dalej, i tak dalej. To tu nie bez kozery się pojawia nazwisko Alberta Schweitzera, tak? Dla którego kategoria życia i szacunku czci dla życia no, była fundamentalna. Na pewno pamiętacie tą jego słynną formułę: jestem życiem, które pragnie żyć pośród życia, które pragnę żyć. Tak? I z tego Schweitzer potem wyciąga pewne konsekwencje. Kategoria osoby. To jest strasznie kłopotliwa i strasznie dyskutowana kategoria w bioetyce. Czy bycie człowiekiem, a bycie osobą, to jest dokładnie to samo. Są tacy bioetycy, którzy postulują, że na przykład delfin może być osobą, mimo że nie jest człowiekiem. I nie każdy człowiek musi być osobą, mimo że jest człowiekiem. Nie? Jakie są zakresy? Jakby spory bioetyczne da radę podzielić na dwa główne paradygmaty. Wiadomo, że modelowanie jest zawsze związane z jakimś uproszczeniem, ale w pewnym sensie tak da radę wyodrębnić. Paradygmat akcentujący prymat wartości czy świętości życia. Świętość tu niekoniecznie musi być rozumiana od razu w sensie religijnym, tylko jako coś wyróżnionego, odrębnego, tak? I paradygmat jakości życia. Teraz zauważcie, że to rozróżnienie może być jednak momentami całkiem niezłe, nie? Bo, nie wiem, uzależniony od narkotyków gość postrzega dobro według siebie i dobro dla siebie jako walnięcie sobie następne działy. Jego nie bardzo interesuje kwestia jakiegoś odwyku, detoksu, czegokolwiek takiego. Natomiast lekarz trochę inaczej może na to patrzeć. No i teraz pytanie jest, jaka jest relacja między prawami pacjenta, prawami lekarza i tak dalej, i tak dalej. Tego typu spory tam
cały czas są gdzieś z tyłu głowy, oczywiście osławione spory o klauzulę sumienia i tak dalej, i tak dalej. To zauważcie, że to jest też spór o rolę i funkcję lekarza, jaką lekarz ma pełnić. Czy lekarz ma być, delikatnie rzecz biorąc, prostytutką dla klienta? Znaczy, klient przyłazi, znaczy pacjent, nie? Przyłazi, płacę, żądam, a lekarz ma zostawić w przebieralni swoje jakby wartości moralne i prywatnie, no nie zgadzam się, no ale płacę, żądam, no robię. Czy też nie? Czy też nie? Znaczy nie wiem, czy zauważyliście, ale my częściowo w sporach bioetycznych to chyba dosyć ciekawie też wychodzi. My mamy do czynienia z pewną schizofrenią społeczną. Ja uwielbiam słuchać czasami polityków, którzy zapytani na przykład o aborcję mówią: prywatnie to mam takie stanowisko, partyjnie uważam tak, a reprezentując jeszcze jakieś społeczeństwo, to tak, nie? To ja się pytam: chłopie, to cię jest trzech? Czy po prostu za każdym razem się dostosowujesz brutalnie mówiąc do pewnego interesu, który albo na tym ugrywasz, albo... Nie? No bo to jest jakieś, obawiam się, pewne rozszczepienie. Jeśli na ten sam temat masz wykluczające się poglądy i to w różnych miejscach je prezentujesz, jeszcze w dodatku twierdzisz, że właściwie to się całkiem... Nie ma problemu, nie? Bo to są różne konteksty. Co tam? Jedźmy dalej. Tak, no to zaraz będziemy lądować, spokojnie. To jest tylko taki fragment unaoczniający ten spór między prawdą a wolnością. Pytanie jest znacznie głębsze, a mianowicie, czy my w fundamentalnym doświadczeniu rzeczywistości jesteśmy interpretatorami, jesteśmy receptywni, czy też jesteśmy kreatorami? Może inaczej. Czy jest jakakolwiek pierwotna dana, która nie jest naszą kreacją, czyli coś, co my zastajemy, przyjmujemy i jedyną relacją, jaką możemy do tego mieć, to jest przyjąć albo nie przyjąć? Czy też wszystko jest kwestią naszej interpretacji, naszej jest przez nas wygenerowane i nie ma właściwie żadnego twardego fundamentu, który nie podlega naszej konstrukcji? To jest bardzo delikatna i cienka granica między tymi dwoma rzeczami. Żeby wam pokazać też, jak bardzo ten spór jest zawikłany, to zauważcie, że żeby mówić o wolności, nie da się zadać pytania trochę o poziom wcześniejszego na zasadzie, jaka jest prawda o wolności. Bo my jak ja mówię, że fundamentalna jest wolność, to po pierwsze zakładam, że prawdą jest to, że fundamentalna jest wolność, po drugie zakładam jakąś prawdę o wolności, że to, co ja mówię o wolności, jest prawdziwe. To znaczy, tych dwóch rzeczy się najprawdopodobniej nie da oddzielić. Z drugiej strony uznanie za prawdę jest zawsze jakimś aktem wolności. Nikt mnie nie może zmusić do tego, żebym ja uznał coś za prawdziwe. Michał Heller kiedyś chyba podał taki przykład, trochę prześmiewczy, ale myślę dosyć fajnie pokazujący, że dowodem na naszą wolność jest właśnie nasza możliwość nie tylko błędów, ale upierania się przy tych błędach i trwania przy nich. Łapie mnie ktoś za rękę, ja uparcie mówię, to nie jest moja ręka. Jak ja się wewnętrznie nie połamię sam, w sensie nie przyznam się uczciwie, kurna, tak, to jest moja ręka, żadna siła zewnętrzna mnie nie jest w stanie zmusić do tego. Mamy taką niestety dziwną konstrukcję. Pytanie o wartość najwyższą. Są środowiska, które próbują twierdzić, że spory bioetyczne są wyraźnie światopoglądowe, że to wszystko są tezy religijne na przykład jednej strony, a drugie, że to są wyraźnie tezy laickie i tak dalej. Pewnie to nie jest do końca prawda, choćby z tego względu, że obawiam się, że pewne dane biologiczne, ja wiem, że to też jest pewien pogląd, z którym można dyskutować, no to nie jest kwestia światopoglądu, tak? Znaczy, albo jest w ciąży, albo nie jest, albo no nie wiem, albo jest jedna komórka, z której się potem tam coś dalej rozwija, albo nie ma. Obawiam się, że to ciężko będzie, nie? Natomiast z drugiej strony, nie oszukujmy się, nie da rady wybrać sporów bioetycznych bez kontekstu, z kontekstu światopoglądowego. To właśnie, że my też przerabiamy trochę te spory w Polsce w kontekście politycznym o neutralność światopoglądową państwa, instytucji, ludzi i tak dalej. Nie wiem, ja jestem głęboko przekonany, że coś takiego jak neutralność światopoglądowa to jest fikcja. Nie można być neutralnym światopoglądowo. Mamy sytuację, gdzie, nie wiem, na ulicy leją babcie, a my to widzimy. Co to znaczy być neutralnym? Co to znaczy być neutralnym? Znaczy, jak ja zabiorę tyłek i sobie pójdę,
To wcale nie oznacza, że jestem neutralny, bo ja swoim zachowaniem przyzwalam na to, żeby to się dalej działo. Brak reakcji jest reakcją, która mówi, niech się dzieje. To nie jest neutralność. Znaczy neutralność to oznaczałoby, że ja musiałbym się wypreparować, czy wyparować z tej sytuacji w ogóle. I popatrzeć na nią, nie wiem z jakiego, co, z boskiego punktu widzenia? Sorry, nie ma takiej sytuacji. My zawsze jesteśmy w jakiejś sytuacji. Dyskusja między Dreyfusem i Rortym. Rorty to jest przedstawiciel współczesnego neopragmatyzmu. To pewnie go jakoś tam do szeroko postmodernistycznego ruchu będzie można zaliczyć. I Charles Taylor, jeden ze współczesnych myślicieli, no taki gdzieś na polu filozofii, socjologii, religii, gdzieś z zapleczem religijnym. Kończę, spokojnie. I wymiana zdań dotycząca właśnie kwestii wartości najwyższych, między innymi w 1992 roku miała miejsce. Rorty stwierdził, że najwyższe wartości to jest życie i śmierć, na co Taylor powiedział, że jest coś jeszcze wyższego, coś takiego jak zbawienie i potępienie. Tu pewnie gdzieś zaplecze jest takich pytań, które tam u mnie się też gdzieś pojawią jeszcze. No, czy są takie wartości, w imię których nie tylko wolno, ale wręcz na przykład należałoby poświęcić życie? Nie. Tu właśnie ten wątek związany z powiązania jednak silnego sporów bioetycznych ze sporami światopoglądowymi. Rzuciłem cytat z Karola Tarnowskiego, który pokazuje, że pytanie o sens życia jest ewidentnie związane z pytaniem o sens istnienia. Znaczy nasze życie jest jednak elementem pewnej większej całości, nie czarujmy się. Teraz pytanie jest, czy jak ta większa całość nie ma sensu, to czy jest jakakolwiek szansa na to, że część tego, co nie ma sensu, jednak jakiś sens będzie miała. Czy też raczej to jest dosyć wyraźnie skorelowane. Tu uwaga, kategoria prawdy i sensu to nie są kategorie wymienialne. Proszę zauważyć, że prawdą może być, że wszystko ostatecznie sensu nie ma. To nie jest tak, że jak ktoś postuluje pewną dążenie do prawdy, to z automatu musi postulować dążenie do sensu. Niekoniecznie tak musi być. Tu oczywiście samo pytanie o to, czy istnienie w ogóle jest jakąś wartością. Są takie poglądy w bioetyce autorów, którzy twierdzą, że największym złem, jakie drugi człowiek może wyrządzić, znaczy jakie człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi, to sprowadzić go na ten świat. Nie? A antynataliści generalnie nie? Zablokować rozrodczość. No bo w punkcie wyjścia już w ogóle człowieka strasznie, strasznie krzywdzimy. Tam próbuję pokazać też do jakich to pewnych wyborów prowadzi. Jakbyś mógł przeskoczyć, to już jest naprawdę końcówka. Jedno zdanie. Ja mam wrażenie, że w sporach bioetycznych bardzo istotna jest mentalność, z jaką my podchodzimy w ogóle do problematyki sporów. Zobaczcie, że my trochę, znowu, to pewnie jest kwestia doświadczenia historycznego. Tak? No, raczej nie jesteśmy w tej chwili nastawieni na konfrontację, chociaż z tym możemy dyskutować, w jakim kierunku współczesny świat idzie. Tylko raczej staramy się szukać konsensusów i kompromisów. I teraz powstaje pytanie, czy bioetyka nie jest jednak takim gruntem, który pokazuje, że są takie kwestie, w których kompromisów nie ma. Nie ma, bo nie może być. Jaka jest możliwość kompromisu między Żydem a antysemitą? Znaczy co, ten się umówi, że będzie antysemita powie, dobra, będę cię lał 3 razy w tygodniu i wyzywał, a Żyd powie, zejdźmy do 2 i jest okej. Okay. Obawiam się, że średnio, nie? Obawiam się, że średnio. Zauważcie, że tak naprawdę, nie wiem, w problematyce, chociażby w problemie aborcji, macie tak naprawdę do wyboru 2 stanowiska. Jedno jest trochę bardziej rozczłonkowane. To znaczy, albo mamy do czynienia od początku z człowiekiem, albo nie, i w związku z tym trzeba podać jakieś inne kryterium, i tam sobie możemy ileś ich podawać, ale ostatecznie macie do wyboru 2 opcje. Jest albo nie jest. Znaczy, tam nie da rady, obawiam się, nic pośredniego załadować. To trochę ciężko. Kwestia wyborów saperskich, to jest taka... Ja się lubię do tej kategorii odwoływać. Zauważcie, że z wolnością, to trzeba pamiętać o tym, jednak jest związany potężny dramatyzm. Są takie wybory, których się nie da cofnąć. Zauważcie, że tu na przykład taki problem może w przypadku eutanazji się pojawić. Nie?
Gość ma ewidentnie bardzo silne nagromadzenie cierpienia, bardzo silny, powiedzmy, na atak choroby i tutaj on żąda eutanazji. Po pierwsze, jaką ja mam pewność, że on na pewno jest stuprocentowo świadomy i dobrowolnie podejmuje to w tym momencie, skoro jego cierpienie jest tak silne, że ono strasznie modyfikuje jego sposób funkcjonowania. Jaką ja mam gwarancję, że on za 3 dni nie cofnie tego, tylko że myśmy już go killim. Były takie przypadki, w Polsce jest taki gość, nie pamiętam jak on się nazywa, który w pewnym momencie bardzo mocno z mamą się domagali eutanazji. On w tej chwili jeździ wszędzie, studia robi i w ogóle jest tam czołowym motywatorem do radosnego przeżywania życia. Jakbyśmy mu wtedy pozwolili, to nie byłoby co zbierać, sorry. Nie da rady, obawiam się tego cofnąć. Pewne kwestie tu znowu przytoczyłem, to jest bardzo istotna rzecz. Ja tego tylko dotknę. Problem relacji między moralnością i prawem. I na ile wybory moralne mają się przekładać na prawo, na ile prawo kształtuje kwestie moralne. Dla mnie bardzo ciekawy pogląd, który niedawno gdzieś tam moim udziałem się stał, to znaczy odkrycie tego poglądu, to jest Leon Petraszycki, który wskazuje na coś takiego, że prawo jakby immanentnie zawiera element moralnościowy z bardzo prostego względu. Prawo, pozwalając na to albo nie pozwalając, wychowuje ludzi do pewnej świadomości. I immanentnie jakby, to nie jest tak, że ta moralność tam jest mu dodana, tylko prawo jakoś wyznacza sposób funkcjonowania człowieka. Człowiek przestrzegający prawa jakoś się w rzeczywistości odnajduje, jakieś decyzje na bazie tego prawa podejmuje. Więc najprawdopodobniej prawa zupełnie z moralności to się chyba nie da wybrać. Mało tego, zauważcie, że my mamy właśnie w XX wieku jednak takie doświadczenia, że jakbyśmy chcieli tak na upartego wybrać prawo z moralności, to trzeba by było powiedzieć, że to, co myśmy zrobili w Norymberdze po II wojnie światowej, sąd nad zbrodniarzami wojennymi, to jest w ogóle uzurpacja i to my też jesteśmy... Bo tam nie było podstawy prawnej, pozytywnej, prawa stanowionego, żeby to zrobić. Myśmy to zrobili w odczuciu pewnej ogólnoludzkiej sprawiedliwości. Tu jest kazus Norymbergi i nawiązanie też do formuły Radbrucha, że prawo, żeby było prawem, nie wystarczy, żeby było spisane. Ono musi nieść w sobie pewne wartości, chociażby takie jak sprawiedliwość. Niesprawiedliwe prawo jest z automatu nieprawem, jest bezprawiem. Jeszcze raz cytat z Tarnowskiego, ale myślę, że warto zwrócić szczególnie uwagę na ten pierwszy cytat, a mianowicie z Alberta Camus. Camus mówi, że tak naprawdę jest jeden fundamentalny problem, który każdy z nas ma. Jak uzasadnić samemu przed sobą i przed innymi, że życie jest jednak warte przeżycia i jest... bardziej i lepszą opcją jest jednak je przeżyć, niż sobie strzelić w łeb. To wcale nie jest takie oczywiste. Proszę zauważyć, że trochę inaczej ta sytuacja wygląda, jak my postrzegamy, odpowiadamy na to pytanie z własnej perspektywy, a trochę inaczej, jakby trzeba było to zadać globalnie. To dlatego ten cytat z Tarnowskiego. Sens życia indywidualny jest zawsze skorelowany z sensem istnienia. Czy na to pytanie pierwsze odpowiedź także będzie w stosunku do dzieci z anencefalią, czyli takich, które się urodziły albo urodzą bez mózgu, czy bez dużej części mózgu? Czy będzie słuszna, że życie jest jednak warte przeżycia, także w stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych i tak dalej, i tak dalej? Bo odpowiedź albo jest prawdziwa we wszystkich możliwych przypadkach, ta ogólna o sens istnienia, bo my wszyscy jesteśmy częścią, albo nie. I dwa nieśmiałe postulaty i to już jest naprawdę game over. Jesteśmy naczyniami połączonymi. Tu jest nawiązane do buddyjskiego prawa współzależnego powstawania. O tym warto pamiętać. W organizmie społecznym to nie jest tak, że jak przesuniecie sobie klocek w jednym miejscu, to inne klocki tego nie zobaczą i nic się tam nie zadzieje. W jedną i w drugą stronę. Prosty przykład. Macie kobietę, która dokonuje aborcji. No i co? No, wydaje się jej sprawa, nie? Po pierwsze, proszę zauważyć, to przed spotkaniem rozmawialiśmy o tym, że to byłby bardzo ciekawy przypadek, gdyby w Polsce na przykład kobieta chciała dokonać aborcji, chociażby ze względu na trzecią przesłankę, tak? Ciężkie i tam nieusuwalne, nieodwracalne uszkodzenie płodu. Natomiast ojciec by się nie zgodził.
I co wtedy? Czy jego głos w ogóle jest brany pod uwagę, czy on jest z automatu dopiero za 9 miesięcy, nie? To znaczy, jak się urodzi, to będziemy gadać. Czy... Druga rzecz. Załóżmy, że ona dokonuje tej aborcji. Pojawiają się u niej na przykład pewne problemy psychiczne i tak dalej, które idą w społeczeństwo. To nie jest tak, że ona zostaje z tym sama. Ale w drugą stronę też nie dokonuje tej aborcji i też się u niej mogą coś tam pojawić. Reperkusje są zawsze społeczne. To nigdy nie jest tak, że ona zostanie z tym samym. Jesteśmy naczyniami połączonymi. Przesuwasz jeden klocek, inne klocki, nie wiesz ani jak zareagują, ani jak dostaną, gdzie to się odbije, nie masz dla tego pojęcia. I drugi mój postulat, nie czarujmy się, że się dogadamy we wszystkim. Bądźmy na tyle uczciwi, że odróżnijmy jednak to, gdzie mamy tak po prostu diametralne różne założenia, że no ciężko. To jeden z moich ulubionych przykładów, żeby to wynieść troszkę z wątków bioetycznych, to też w rozmowach z wielu z was go przytaczałem. No nie wiem, poznajecie swoją drugą połówkę, która strzelam, powiedzmy teraz, to jest tylko przykład wymyślony, nie? Która powiedzmy jest ortodoksyjnym katolikiem i twierdzi, że żadnego współżycia przed ślubem nie będzie. No ale dla was to jest niewyobrażalne. No nie. No i teraz pytanie jest, czy tam jest jakikolwiek możliwy kompromis? Tylko uwaga, o kompromisie nie mówimy wtedy, jak jedno i drugie połamie własną tożsamość. No to nie jest kompromis, to jest wtedy jakiś miszmas totalny, bo ani jedna, ani druga strona nie zostaje sobą. Mówimy o takiej sytuacji, gdzie oni czują się sobą, że ich wartości są zachowane i jednocześnie coś wspólnego dogadali. Obawiam się, że nie. To jest po prostu nierealne. Natomiast, nazwijmy rzeczy po imieniu, są też takie sfery, w których my możemy w wielu kwestiach się dogadać. Zauważcie, że obie strony, chociażby w Polsce sporu, nie wiem, o aborcję, twierdzą, że należy zadbać o kompleksową opiekę, że trzeba wspomóc, nie wiem, matkę nie tylko w trakcie ciąży, tylko także po niej i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa rzeczy, w sprawie których możemy współdziałać. Tylko musimy uczciwie usiąść, nazwać pewne rzeczy, nie wrzeszczeć na siebie i nie przerzucać się hasłami, tylko odróżnić to, co nas dzieli od tego, z czym możemy współpracować, no i działać tam, gdzie jesteśmy w stanie działać wspólnie, a przekonywać się możemy przekonywać, nie ma żadnego problemu. Nikt tego przecież nikomu nie zabrania, żeby próbować w pewnym sensie nawrócić drugiego na własne stanowisko. Game over. Dziękuję. Niestety nie mogę mu wyłączyć mikrofonu. Znaczy nie, prośba też taka serdeczna, że jeśli macie jakichkolwiek znajomych, o których wiecie, że oni mogliby być zainteresowani w ogóle taką formą nie wiem, dyskusji czy spędzania czasu i tak dalej, no to po prostu to pchajcie gdzieś tam dalej i im więcej ludzi o tym wie, tym myślę lepiej. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.